Jeżeli masz problem typu kim chcesz być, bo bardzo często zastanawiają się osoby, kim chcą być, ponieważ nie mają sposobu na życie. Nie mają jakiegoś takiego, to wyślij te swoje dane. Umówimy się w jakiś sposób. I tym się para astrologia. To znaczy, nie ma problemu w pokazaniu, kim jesteś, jakie są twoje predyspozycje. Oczywiście, że musimy się wtedy spotkać, bo to trzeba zrobić na żywo. Ale zawsze łatwiej, ja zawsze mówię, że gdybym ja wiedział 20, czy 30, czy 40 lat temu, co powinienem robić. Oczywiście, że na pewno bym nie został astrologiem i nie zajmowałbym się astrologią, bo by inaczej się moje życie potoczyło. Ale wówczas nie miałem tego człowieka, który by mnie popchnął, który by mi nadał ten dźwięk, który potem ze mnie manuje, czy też na, żebym zaczął promieniować, tak jak elektrownia atomowa. Trzeba znaleźć ten rdzeń, który wytworzy tą energię. Bardzo często jest tak, że ja rozmawiam z osobami i widzę po nich, jak one zaczynają kwitnąć, jak one zaczynają emanować. Takie robią się, brzydkie słowo, ale piękne, bo otwiera się przed nim brama, która zostaje otwarta, jakby mocą ducha. To wewnątrz, w sercu jest coś, co, to tak mój przyjaciel mówi, który jest buddystą, mówi, ty wchodzisz i emanujesz tym dobrem. Ja zawsze mówię, nie jestem dobry, to nic nie ma wspólnego z dobrocią. Astrologia jest raczej metodą rozgrywania ludzkich losów na podstawie kosmogramu, oczywiście tego planu gwiezdnego, ale nie tylko. Bardziej bym wolał, żeby to można było określić formą, no to co zawsze mówię, drogą od wojownika do mistrza.